Na archeologiczno-historyczny Dzień Dziecka zaprosiło najmłodszych Muzeum w Grzybowie. Przekraczając tę bramę, goście przenosili się 11 wieków wstecz. To nie było zwykłe zwiedzanie. Przy wejściu każdy dostawał kartę z zadaniami do wykonania. Każdy dostaje cykl zadań i oczywiście rodzice muszą pomóc dzieciom znaleźć się w całej przestrzeni grodziska. Znaleźć zabytki, dowiedzieć się o historii grodu, wziąć udział w różnych zabawach, poznać wojów, poznać zasady życia wojów w wieku X, ale również bawić się. Bawić się poprzez taką edukację historyczną, jaką przygotowaliśmy. Przygotowaliśmy wykopy dla dzieci, poszukują własnych zabytków, tworzą te zabytki, rekonstruują, uczą się poprzez warsztaty ceramiczne, plastyczne, zabaw archeologią, dawną kulturą i współczesną jakby wiedzą na ten temat. Po wykopaniu skarbów można było zwiedzić średniowieczną osadę. Tutaj, gdzie my jesteśmy, Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Aurea Tempora z Poznania, którzy współpracujemy z Muzeum tutaj Pierwszych Piastów, zagospodarowujemy tą zagrodę wczesno-średniowieczną. Co mamy? Mamy trzy chaty, tak? Chatę mieszkalną typowo, w której mieszkamy, śpimy, jemy, tak? Spędzamy wieczory, biesiadujemy, rozmawiamy, dyskutujemy. Dwie chaty bardziej gospodarcze, gdzie trzymamy siano, skóry, rzeczy, które możemy cały czas przenosić, ewentualnie do chaty, gdzie mamy legowiska i tutaj ta część, gdzie trzymamy broń. Ta wycieczka realizuje zasadę Ignacego Krasickiego uczyć bawiąc. Dużo nauki dla dziecka, które też już może zacząć rozwijać swoje jakieś pasje od najmłodszych lat i to jest przede wszystkim najważniejsze, co pokazać mu coś innego, nie tylko McDonald's, Coca-Cola, tylko troszeczkę inne rzeczy, które są ciekawe i gdzieś można rozwinąć przy okazji swoją pasję. Gród w Grzybowie jest jedną z największych i najstarszych osad powstałych w okresie tworzenia się państwa Piastów. Zbudowany w latach 20. X wieku, zajmuje prawie 5 hektarów powierzchni. Dziś mieści się tu oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W sierpniu w Grzybowie organizowana jest jedna z największych historycznych imprez w Polsce – Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich.